Słuchajcie. No. Wiecie, po co on nas zwołał? Mhm. Moim zdaniem szykują się naprawdę solidne premie. Naprawdę? Wiecie, no, w sumie zasłużyliśmy. No. Ale... Wyniki są świetne, natomiast widzieliście, jakim on samochodem podjechał? No. Wiecie, że znowu zmienił auto? Mhm. Znowu? No. Słuchajcie, jak jego stać na takie rzeczy, to my coś tam też dostaniemy. Skapnie. No, spokojnie. Ale fajnie. Będzie dobrze, mówię wam. O. Dobry, widzę, dzień dobry. Że jesteśmy już wszyscy. Słuchajcie, nie będę gadał długo, bo jak wiecie, lubię konkrety. Chciałbym wam po prostu bardzo serdecznie podziękować za te ostatnie kilka miesięcy ciężkiej pracy. Jak wiecie, nasz produkt sprzedaje się fantastycznie, to jest nasz wspólny... Ale przez chwilę zapomnijmy o sprawach zawodowych, ponieważ dzisiaj chciałbym was docenić tak bardziej prywatnie. Słuchajcie, dla każdego mam kopertę, rozdaj proszę. Chciałbym, żebyście to potraktowali nie jako coś od szefa, tylko po prostu od serdecznego kolegi z pracy. Jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że będzie się wam podobać. Przepraszam, to ma być jakiś żart? Podziękowaniem dla nas za ciężką pracę jest jakaś gówniana kartka? Ty świnio, ty faszysto, ty krwiopijco, ty kapitalisto zasrany, to my tu dla ciebie harujemy po 15 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, a ty nam się odwdzięczasz czymś takim? Żebyś się zakrztusił tym swoim całym bogactwem, żebyś tym swoim Ferrari nowiutkim się rozpieprzył na pierwszym drzewie. Jezus Maria, jak ja się cieszę, że Świątek ci przyprawił rogi i obraca tę twoją piękną żonkę. Brawo, Karol! Brawo, tak trzeba robić! Jedziemy z gnojami! A pamiętasz? Pamiętasz, co ci mówiłam po tej pierwszej nocy? Jak się chwaliłeś, że ci powiedziała, że po raz pierwszy w życiu poczuła w sobie prawdziwego mężczyznę. Bo ogierem trzeba być, a nie wozić narysowanego na masce. Co ty sobie myślisz, że to nas ucieszy, że to nas zadowoli? W dupę sobie to wsadź, tę swoją cholerną kartkę. Co to w ogóle jest? Co to jest? Jakiś voucher na wakacje w dowolnym terminie dla dwóch osób za 20 tysięcy złotych wraz z obietnicą 3-tygodniowego urlopu. To ja bym może wziął ten urlop w czerwcu, bo wtedy pewnie w biurze bluzy będą